prawda? To się nazywa zdrowie. No i co to jest 60 lat? Niech pan przystanie na chwilę. Nie mówiłam. Jaki między oczami? Wspaniały znak długiego życia. Będą musieli pana dobijać. Mówię panu, pochować pan dzieci, wnuki, prawnuki. Co do małżeństwa, talenty mam niepospolite. A gdybym się uparła, ożeniłabym samego sułtana tureckiego z Rzeczpospolitą Wenecką. Przede wszystkim ta dziewczyna jest przyzwyczajona do bardzo oszczędnego stołu. Ona wniesie panu ze 20 tysięcy rocznie. Czy to nie jest rzecz bardzo realna, jeśli ktoś panu wnosi jako posag wstrzemięźliwość? Jako sukcesję prostoty w biorze. I jako kapitał wstręt do gier hazardowych. I jeszcze jedna właściwość. Nie może po prostu znosić widoku młodego człowieka. Nic zaś się więcej nie zachwyca, powiada, jak piękny starzec z dużą, majestatyczną brodą. Wymaga co najmniej skończonych lat 60. Myślę sobie, ładny mi specjał doprawdy te głowowąse smarkacze. Jest też co lecieć na takich żółtodziobów. Palić się do tych papinków. To mi mężczyzna dopiero. To mi strój. Figura. Zdolne zawrócić w głowie kobiecie. Jakże jej pan przypadnie do gustu. Jakie na niej wrażenie zrobi ta staroświecka kryza. Ale przede wszystkim oczarowana po prostu będzie tymi spodniami na sprzątku. Oszaleje po prostu panek z takimi sprzączkami. Takiemu, że już naprawdę nie zdoła się o.